Witam Państwa na wykładzie pod tytułem Kiedy opornik jest opornikiem? Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat analizy wyników pomiarów oporności z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego. W czasie wykładu chciałbym przypomnieć, co to jest prawo Ohma, opowiedzieć, w jaki sposób dokonujemy pomiarów oporności oraz zaprezentować kilka rzeczywistych sytuacji pomiarowych. Wydawałoby się, że prawo Ohma jest sprawą na tyle oczywistą i prostą, że nie warto temu poświęcać zbyt dużo uwagi. Ale w rzeczywistości spotykają nas czasem niespodzianki. W momencie, kiedy chcemy powtórzyć jakiś pomiar, okazuje się, że wyniki pomiaru są inne. Podchodzimy do miernika, zmieniamy zakres, żeby dokładniej zmierzyć, a okazuje się, że uzyskujemy zupełnie inne wyniki. Chciałbym pokazać, skąd to się bierze i jak ewentualnie dokonywać pomiarów, żeby być pewnym tego, że one zostały prawidłowo wykonane. W podstawowym ujęciu prawo Ohma sprowadza się do tego, że wartość prądu jest wprost proporcjonalna do przyłożonego napięcia i odwrotnie proporcjonalna do pewnej wartości, którą nazywamy oporem przewodnika. Najczęściej opór zaznaczamy literą R i jest mierzony w jednostkach nazywanych ohmem. Taki ohm jest zdefiniowany jako opór przewodu, przez który będzie płynął prąd 1 ampera po przyłożeniu napięcia 1 volta. Z tegoż prawa Ohma wynika nam, że żeby wyznaczyć wartość oporu, trzeba zmierzyć wartość napięcia oraz płynącego prądu i dzieląc napięcie przez prąd, otrzymamy wartość oporu. Podstawowy układ pomiarowy będzie musiał zawierać voltomierz, amperomierz i źródło napięcia. W tym momencie jesteśmy w stanie jednoznacznie wyznaczyć wartość opornika. Często układ pomiarowy będzie prostszy, bo jeżeli mamy źródło napięcia o ustalonej wartości, nie musimy za każdym razem weryfikować, ile to napięcie wynosi. W tym momencie wystarczy zmierzyć wartość prądu, żeby wyznaczyć wartość oporu. Musimy uważać, bo jeżeli byśmy chcieli zmierzyć opornik o zbyt niskiej wartości, okazałoby się, że można byłoby uszkodzić przyrząd pomiarowy, w związku z czym w takim układzie najczęściej szeregowo ze źródłem napięcia, amperomierzem i badanym rezystorem jest włączany opornik o ustalonej wartości, który najczęściej jest dobierany w ten sposób, że przy zwarciu na zaciskach pomiarowych płynący prąd będzie równy pełnemu zakresowi pomiarowemu amperomierza. W czasach, kiedy były stosowane mierniki wskazówkowe, wskazówka wtedy ustawiała się na końcu skali. Natomiast jeżeli opornik mierzony miał wartość identyczną jak opornik oznaczony R0, osiągaliśmy pozycję wskazówki dokładnie w połowie zakresu. Opornik o większej wartości powodował odpowiednio mniejsze wychylenie i można było wyskalować skalę przyrządu, tak żeby wprost pokazywała wartość rezystancji. Czyli wartość wyznaczonego oporu odpowiadałaby wartości napięcia ze źródła zasilania podzielonego przez wartość płynącego prądu i od tej wartości musimy odjąć wartość opornika zabezpieczającego, żeby uzyskać wartość wyznaczonej rezystancji. We współczesnych układach pomiarowych wartość napięcia jest często stabilizowana elektronicznie. Tak samo jak stabilizacja napięcia możliwa jest również stabilizacja prądu z układu zasilającego. Wtedy układ pomiarowy będzie wyglądał trochę inaczej. Wartość zmierzonego spadku napięcia na oporniku może nam posłużyć do tego, żeby wyznaczyć wartość oporności, bo opornik będzie miał opór obliczony jako iloraz wartości zmierzonego napięcia i prądu, który został wygenerowany ze źródła zasilania. W momencie, kiedy prąd będzie ustalony dla jakiejś okrągłej wartości, możemy wyskalować miernik w jednostkach oporności. Czyli dla prądu 1 mA
Wskazywane napięcie w woltach będzie oznaczało wartość oporu wyrażoną w kiloohmach. Proszę zwrócić uwagę, że mierzony opornik jest razem z doprowadzającymi przewodami i musimy uwzględnić ten dodatkowy wkład w czasie pomiarów. Jeżeli mierzymy małe wartości, w bardziej rozbudowanych układach pomiarowych stosowane jest połączenie czterodrutowe, gdzie dwoma przewodami doprowadzany jest prąd ze źródła zasilania, a dwa dodatkowe przewody, przez które nie będzie płynął prąd, służą do dołączenia woltomierza. Natomiast jeżeli byśmy chcieli zweryfikować prawo Ohma, musimy jednocześnie mierzyć wartość napięcia i prądu. Proszę zwrócić uwagę, że mamy dwie możliwości skonfigurowania układu pomiarowego. W jednej wersji mierzymy napięcie na połączonym szeregowo amperomierzu z opornikiem. Druga wersja będzie odpowiadała sytuacji, kiedy amperomierz służy do pomiaru wartości prądu, ale prąd płynie zarówno przez woltomierz, jak i przez badany opornik. W pierwszej konfiguracji woltomierz mierzy spadek napięcia zarówno na oporniku, jak i na amperomierzu. Pojawi się błąd związany z opornością amperomierza i przewodów doprowadzających prąd do układu badanego. Z kolei w drugiej konfiguracji pomiarowej będziemy mieli pomiar prądu, który płynie przez woltomierz, jednocześnie z prądem płynącym przez badany opornik. Widać, że pierwsza konfiguracja będzie powodowała błędy dla małych wartości oporu. Z kolei, jeżeli mamy do czynienia z dużą wartością oporności, prąd o małej wartości płynący przez woltomierz może spowodować zauważalne błędy wyznaczania wartości takiego opornika. Jeżeli chcielibyśmy wykonać więcej niż jeden pomiar, warto będzie wyniki zapisywać w arkuszu kalkulacyjnym, dzięki czemu będziemy mogli potem łatwiej analizować wyniki obliczeń wartości rezystancji. Mierzymy wartość napięcia, wartość prądu, a wartość oporu obliczymy po podzieleniu wartości napięcia przez wartość zmierzonego prądu. Przykładowe wyniki dla serii pomiarów zostały przedstawione w tej tabeli. Proszę zwrócić uwagę, że warto obliczyć, jaka była wartość średnia dla takiej serii pomiarów. Jeżeli już obliczyliśmy wartość średnią, jeżeli byśmy chcieli kontynuować dalszą analizę, wygodnie będzie zdefiniować nazwę, przez którą będziemy odwoływali się do wartości obliczonej średniej. Możemy obliczyć, jak zmieniała się wartość oporu w czasie pomiarów, obliczając wartości błędu procentowego. Zwróćmy uwagę, że w tej stosunkowo niedużej serii pomiarów okazało się, że wyniki dość zauważalny sposób różniły się między sobą. Na początku mieliśmy wartości prawie 1% mniejsze od wartości średniej. Końcowe wyniki z kolei były prawie procent wyższe od wartości średniej. Pytanie, co mogło to spowodować? Może spróbujemy powtórzyć te pomiary? Dodatkowo chciałbym zarejestrować czas, w którym kolejne pomiary były realizowane. Ponieważ pomiary tej serii zajęły więcej czasu, obliczymy wartość średnio tylko dla kilku początkowych wartości i przedstawimy wyniki na wykresie. Proszę zobaczyć, że zmierzone wartości oporu zmieniały się w zauważalny sposób w czasie pomiaru. Końcowe wartości ustabilizowały się na poziomie 1%. Natomiast mamy tutaj dość brzydki fragment, w którym w bardzo gwałtowny sposób opór ulegał zmianie. Okazuje się, że tak naprawdę było to spowodowane tym, że na chwilę zostało otworzone okno i przeciąg spowodował zmianę prawdopodobnie temperatury naszego układu pomiarowego i wyniki pomiarów w ewidentny sposób odwzorowują to, co się działo z środowiskiem zewnętrznym. Prowadzi nas to do takich wniosków, że prawdopodobnie wartość oporności mierzonego przewodu zależała od temperatury. Wiemy też, że jeżeli prąd płynie przez jakiś
przewodnik, pojawiają się straty energii związane z tym, że prąd płynie przez opornik. W związku z czym możemy oczekiwać, że opornik będzie podgrzewany. A jeżeli podgrzewany, to zmiany temperatury będą powodowały zmianę oporności. Końcowo wartość oporu możemy wyznaczyć dopiero, kiedy doprowadzimy do ustalenia się równowagi termicznej. W tym wypadku, pozwolę sobie cofnąć się jeszcze do tego wykresu, popatrzmy, że ustalanie się wartości oporu zajęło niestety bardzo dużo czasu, czyli wydaje się, że potrzeba będzie trochę cierpliwości, żeby dokonać tego rodzaju pomiarów, no ale spróbujemy coś takiego wykonać. Przypomnijmy sobie jeszcze w międzyczasie, jak obliczamy opór dla przewodu. Wiemy, że jeżeli mamy kawałek przewodu o określonych wymiarach geometrycznych, przekroju poprzecznym, jakiejś długości, to opornik będzie miał opór proporcjonalny do jego długości, odwrotnie proporcjonalny do przekroju poprzecznego, a współczynnik proporcjonalności, który będzie określał końcową wartość rezystancji, nazywamy opornością właściwą. Opór właściwy jest oporem przewodu o jednostkowej długości i jednostkowej powierzchni przekroju poprzecznego. Będzie wyrażany w jednostkach ohm razy metr, co odpowiada rezystancji 1 ohma dla przekroju 1 m2 i długości 1 metra. Dla większości metali są dokładnie znane wartości oporu właściwego. Często będziemy wyrażali opór właściwy nie w ohmach razy metr, tylko w jednostkach mniejszych, na przykład mikroohm razy metr, albo możemy uwzględnić fakt, że to jest po prostu 1 ohm dla przewodu o długości 1 metra i przekroju poprzecznym milimetra kwadratowego, co jest bardziej zbliżone do wymiarów, które występują w praktyce. Okazuje się, że dla czystych metali wartość oporu właściwego w istotny sposób zmienia się z temperaturą. Dla większości metali wartość zmiany jest rzędu 0,4% na każdy stopień. Są również stopy metali wykonane specjalnie do tego, żeby miały dużą rezystancję, tak jak konstantan, manganin. Jest jeszcze wiele innych tego rodzaju materiałów, które są stosowane do produkcji elementów grzejnych, oporników i mają jeszcze inne zastosowania. Mają wyraźnie większą wartość oporności właściwej i okazuje się, że dla tych materiałów zmiany rezystancji z temperaturą są dużo, dużo mniejsze niż dla czystych metali. Dla czystych metali możemy spodziewać się liniowej zmiany wartości oporu z temperaturą. Wartość oporności po zmianie temperatury w stosunku do jakiejś temperatury, przy której wyznaczaliśmy wartość początkowo oporu, jest obliczana jako iloczyn wartości początkowej rezystancji przez wyrażenie 1 plus współczynnik temperaturowy oporności pomnożone przez zmianę temperatury. Tak jak wspominaliśmy, wartość zmiany rezystancji dla wielu metali jest na poziomie 0,4% na każdy stopień. Natomiast dla metali wykonanych specjalnie do produkcji oporników i elementów grzejnych, które mają dużą wartość oporności właściwej, mamy bardzo małe zmiany oporności z temperaturą. Liniowość zmian oporności z temperaturą możemy wykorzystać do pomiaru temperatury. Najlepsze wyniki uzyskujemy dla oporników wykonanych z platyny, która ma dobrą liniowość w bardzo szerokim zakresie temperatur. Drutu ze stopów o dużej oporności i małym współczynniku zależności termicznej, takich jak konstantan lub manganin, używa się do produkcji grzejników i oporników drutowych. Oporniki takie będą miały dobre parametry i dużą stabilność w zależności od zmian temperatury. Chciałbym
pokazać wyniki pomiarów wykonanych dla przewodu miedzianego. Miedź ma dobre właściwości elektryczne, często jest używana do produkcji różnych przewodów w instalacjach elektrycznych, do przesyłania danych, w związku z czym warto byłoby wiedzieć, jak tego rodzaju przewody będą się w rzeczywistości zachowywać. Przygotowana próbka przewodu została nawinięta na szpulce i podobne pomiary, jak były wykonywane wcześniej, zrealizujemy dla tego przewodu. Dodatkowo, oprócz wyznaczenia zmian rezystancji w czasie, chciałbym obliczyć, jaka jest wartość zmiany temperatury. Wiemy, że dla miedzi możemy spodziewać się zmian rezystancji na poziomie 0,39% na każdy stopień. Musieliśmy wykazać się odrobiną cierpliwości, żeby dokonać serii pomiarów, ponieważ po każdej zmianie napięcia dość długo trwało, zanim wartość prądu ustabilizowała się i opór osiągnął swoją docelową wartość. Kolejne schodki na tym wykresie odpowiadają zwiększaniu napięcia o 1 V. Chciałbym pokazać też, jak wyglądało w czasie stabilizowanie się napięcia. Nie starczyło nam cierpliwości, żeby dokończyć pomiaru dla ostatniego napięcia. Również pomiary dla tej wartości napięcia nie były wykonywane od wartości oporu odpowiadającej wartości początkowej. Widać, że początkowo opór rośnie bardzo szybko, a potem asymptotycznie dąży do swojej końcowej wartości. Widać, że w czasie około 10 minut osiągamy połowę docelowej zmiany oporności. Oznaczałoby to, że w początkowym momencie wartość ta rzeczywiście będzie zmieniała się bardzo szybko. Jeżeli ktoś chciałby wyznaczyć wartość oporności z większą dokładnością, będzie to praktycznie niemożliwe. Również zwróćmy uwagę na to, że po naprawdę długim okresie czasu następuje wyrównanie się temperatur i uzyskujemy wartości prądu odpowiadające położeniu równowagi. Na wykresie przedstawiłem też wyniki zmiany oporu w zależności od przełożonego napięcia. Można zwrócić uwagę na to, że docelowe wartości układają się wzdłuż linii, która trochę przypomina parabolę. Byłoby to o tyle słuszne, że jeżeli opór zależy od zmian temperatury, a zmiana temperatury na pewno będzie proporcjonalna do wartości mocy, która została doprowadzona do badanego przewodu. Wiemy również, że moc jest proporcjonalna do kwadratu napięcia, w związku z czym rzeczywiście możemy oczekiwać, że opór to będzie wartość oporności początkowej plus kwadrat napięcia pomnożony przez jakiś współczynnik. Pozwoli nam to wyznaczyć początkowo wartość oporności. Przez R1 oznaczę opór dla napięcia równego 1 V, dla napięcia równego 2 V R2, w związku z czym R1 to będzie R0 plus jakiś współczynnik A, a R2 będzie R0 plus 4 razy A. Jesteśmy w stanie z tego wyznaczyć wartość początkową rezystancji, która jest R1 pomniejszona o wartość A, a A z kolei będzie odpowiadało różnicy pomiędzy wartością oporności dla napięcia 2 V i dla 1 V podzielonej przez 3, w związku z czym R0 to będzie po prostu R1 odjąć różnicę pomiędzy R2 i R1 podzielone przez 3. W tym momencie możemy narysować wykres, jak zmienia się opór w zależności od napięcia, wykorzystując wartości zmierzonej rezystancji w warunkach ustalonych dla kolejnych napięć oraz wyliczoną wartość dla napięcia równego 0. Wykorzystując znaną wartość współczynnika temperaturowego oporu, możemy pokazać, jak zmieniła się wartość temperatury naszego przewodu
przy kolejnych wartościach napięcia. Widać, że drut był wyraźnie za cienki do tego, żeby przepuszczać przez niego takie prądy, bo przy napięciu 8 V uzyskaliśmy, że drut został podgrzany o ponad 40 stopni. Kontynuowanie eksperymentu dla wyższych napięć mogłoby zakończyć się uszkodzeniem izolacji przewodów. Chciałbym również porównać wyniki pomiarów przewodu miedzianego z oczekiwanymi wynikami, które wynikałyby z prawa Ohma. W takiej sytuacji wartość płynącego prądu powinna być równa stosunkowi napięcia i wartości oporu. Obliczymy kolejne wartości teoretycznego prądu, dzieląc wartość napięcia przez wyznaczoną wartość oporu początkowego. Wyniki przedstawimy na wykresie. Na wykresie tym wyraźnie widać dużą rozbieżność pomiędzy zależnością teoretyczną odpowiadającą prawu Ohma, przedstawionej zieloną linią, a rzeczywistym wynikom pomiarów, które przedstawione są niebieską linią, i kolejne punkty odpowiadają kolejnym pomiarom i wyznaczonej wartości oporu po ustabilizowaniu się wartości prądu. Widać, że przewód taki zachowuje się zgodnie z prawem Ohma tylko dla najniższych wartości napięć, kiedy jeszcze nie mieliśmy zmiany oporności związanej ze wzrostem temperatury. Warto byłoby porównać zachowanie się w podobnych sytuacjach oporników takich, jakie są produkowane do wykorzystywania w układach elektronicznych. Do pomiarów przygotowałem kilka zestawów oporników. Każdy powinien mieć wartość oporu na poziomie 20 Ω. Są to małe oporniczki stosowane w układach elektronicznych dla małych sygnałów oraz oporniki o większej mocy, które przewidziane są do tego, żeby możliwe było przepuszczanie większych prądów. Największy zestaw zawiera grupę oporników wykonanych z drutu oporowego na korpusie ceramicznym, dla których możemy oczekiwać najlepszej zgodności z prawem Ohma. Na wykresach przedstawiłem wyniki pomiarów. Dla oporników wykonanych z drutu oporowego o małej oporności musiałem użyć ich aż 20, żeby uzyskać opór 20 Ω. Widać, że punkty pomiarowe układają się dokładnie wzdłuż linii odpowiadającej prawu Ohma. Wyznaczone zmiany oporu rzeczywiście są bardzo małe, czyli dla tego rodzaju oporników możemy mówić, że prawo Ohma jest zachowane. Natomiast w przypadku innych oporników okazuje się, że punkty pomiarowe zaczynają oddalać się od linii odpowiadającej prawu Ohma, co oznacza, że wartość oporu ulega zmianie. Widać, że dla tych oporników przy wzroście napięcia wartość oporu zmniejsza się, czyli współczynnik temperaturowy jest ujemny. Ostatnia seria pomiarów przedstawia wyniki zaobserwowane dla oporników, które powinny być stosowane tylko w układach sygnałowych. Przy zwiększaniu prądu płynącego przez te oporniki obserwowaliśmy coraz większe rozbieżności w stosunku do teoretycznej zależności określonej prawem Ohma. Występowały duże zmiany oporności, aż po przekroczeniu napięcia 12 V doprowadziliśmy do uszkodzenia tych oporników. Większe zmiany temperatury możemy uzyskać, jeżeli zamiast drutu zastosujemy po prostu żarówkę. Pomiary możemy wykonywać w podobny sposób. Zmieniamy napięcie, mierzymy prąd, wyznaczamy wartość oporu, ale dla żarówki chciałbym dodatkowo jeszcze wyznaczyć wartość mocy, która była dostarczona do jej włókna. Wiem, że żarówka miała określoną moc, przewidziana była do pracy przy napięciu 12 V, w związku z czym pomiary wykonamy w tym zakresie napięć plus jeszcze troszeczkę więcej. Wyniki przedstawimy na wykresie. Proszę zobaczyć, że linia prosta odpowiadająca prawu Ohma
została zgubiona bardzo szybko. Wyniki pomiarów podążają zupełnie inną krzywą. No to nie jest takie dziwne, jeżeli zauważymy, że wartość oporu zmieniała się o 1300% dla napięcia zbliżającego się do 15 V. Temperatura włókna rośnie bardzo szybko ze wzrostem napięcia, aż osiąga wartość na poziomie 2800 stopni Celsjusza. Nic dziwnego, bo moc dostarczana rośnie z napięciem, zbliżając się do wartości 5 W dla napięcia przekraczającego odrobinę nominalną wartość 12 V. Temperatura włókna żarówki rośnie szybko również dla najniższych wartości napięć. Żeby zaobserwować kształt paraboliczny podobny jak dla przewodu miedzianego, pomiary musieliśmy wykonać dla bardzo niskich napięć. Chciałbym porównać wyniki pomiarów dla żarówki z pomiarami charakterystyki dla źródeł światła, które są stosowane coraz powszechniej w dzisiejszych czasach. Dużo większą efektywność niż żarówki uzyskujemy dla diod świecących. Zastosowałem typową latarkę, w której zamiast baterii dołączyłem zewnętrzne źródło zasilania. W tym wypadku nie możemy już zupełnie mówić o prawie Ohma, bo prąd płynący przez diody rośnie gwałtownie po przekroczeniu napięcia 2,5 V. Jeżeli chciałbym porównywać świecenie diod ze świeceniem żarówki, chciałbym, żeby możliwe było dołączenie do napięcia około 12 V. W tej sytuacji jest to niemożliwe, gdyż wartość prądu osiągnęłaby bardzo duże wartości. W związku z czym zastosowany będzie dodatkowy opornik ograniczający wartość płynącego prądu. Charakterystyka prądowo-napięciowa diody po dołączeniu dodatkowego opornika o wartości 22 ohmów przedstawiona jest zieloną linią. Widać, że możliwe jest zastosowanie takiego układu przy napięciu zasilającym 12 V, ale zobaczmy, że efektywność takiego układu będzie bardzo mała. Większość doprowadzonej energii tracona jest na podgrzewanie opornika. Moc wydzielona w diodach stanowi tylko niewielką część doprowadzonej energii. Można byłoby rozważyć zastosowanie kilku diod połączonych szeregowo. W tym momencie możliwa byłaby praca dla wyższych napięć przy rozsądnej wartości prądu. Spróbujemy dokonać tego rodzaju obliczeń. Dla ustalonej wartości prądu napięcie na trzech diodach z zabezpieczającym opornikiem możemy obliczyć, podobnie jak napięcie na czterech połączono szeregowo diodach. Podobne obliczenia możemy wykonać dla mocy dla trzech połączonych diod oraz czterech. Wyniki przedstawimy na wykresie. Proszę zobaczyć, że praca połączonych szeregowo diod wymaga dość dokładnie określonego napięcia zasilającego, ponieważ prąd bardzo gwałtownie zmienia się przy stosunkowo niewielkich zmianach wartości napięcia. Uzyskujemy co prawda dużo większą sprawność, gdyż większość napięcia odkłada się na diodach, ale wymagane jest stabilne napięcie zasilania, żeby zapewnić stałą jasność świecenia. Wymagany jest układ stabilizatora napięcia zrealizowany elektronicznie. Podobnie jak w przypadku pomiaru prądu, przy użyciu przyrządu pomiarowego, zamiast stabilizować wartość napięcia, możemy również stabilizować wartość prądu. W chwili obecnej coraz częściej stosowane są źródła światła z diodami LED, gdzie stabilizowana jest wartość prądu płynącego przez diody. Wtedy uzyskujemy stabilną wartość prądu, niezależnie od wartości napięcia przyłożonego i stałą wartość mocy. Możemy porównać, jak zachowują się te źródła światła w zależności od napięcia. Przy napięciu 2 V
Włókno żarówki już jest wyraźnie podgrzane i zaczyna odrobinę świecić. Diody świecące jeszcze nie mają szansy funkcjonować. Przy napięciu 3 V obserwujemy większą jasność świecenia żarówki i zaczynają się świecić diody w układzie z opornikiem zabezpieczającym. Przy 4 V będziemy już obserwowali świecenie dla drugiego zestawu diod świecących. Przy wzroście napięcia będziemy mieli coraz wyższe wartości płynącego prądu przez żarówkę i coraz większą jasność. Również diody świecące będą zmieniały swoją jasność. O ile w układzie wykorzystującym prosty układ z opornikiem ograniczającym prąd zmieniał swoją jasność ze zmianą napięcia, to układ z stabilizacją prądu od napięć na poziomie 5 V do najwyższych zachowywał praktycznie stałą wartość natężenia światła. Końcowe wnioski byłyby takie. Prawo Ohma może być stosowane tylko w ograniczonym zakresie napięć i nie dla wszystkich materiałów przewodzących. Często będziemy mieli do czynienia z sytuacją, kiedy wartość oporu będzie ulegała zmianie w czasie i będzie można ją wyznaczyć dopiero po ustaleniu się równowagi termicznej. Z wystarczającą dokładnością możemy wyznaczyć wartość oporu, jeżeli pomiarów wykonamy na tyle szybko, aby temperatura opornika nie uległa zmianie. Warto również pamiętać o tym, że produkowanych jest wiele elementów, które w świadomy sposób nie spełniają prawa Ohma. Na przykład diody, które służą do prostowania prądu, diody świecące, również tranzystory mają właściwości zależne od napięcia sterującego i na pewno nie stosują się do prawa Ohma. Dziękuję bardzo za uwagę.